Witajcie w następnej degustacji. Szkockie piwo Orkney Brewery. Jest to Dark Island Dark Ale. Czekoladowe, bogate i wspaniałe. 4,6% alkoholu. W składnikach jest woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele i drożdże. No, niezbyt dużo. Natomiast IBU jest jakieś 19. Chmiele to First Gold and Isken Golding. A słody? Jest ich kilka. O, coś nam spadło. Pale, kryształowy, czekoladowy. No i oczywiście słód pszeniczny. Całkiem. Kapsel z takim logiem. Ciemne. Światło ledwo się przebija przez piwo i przez szkło. Troszkę takich rubinowych akcentów. Piana niewielka, drobnopęcherzykowa, kremowa, w kolorze jasnego beżu. Teraz zostało troszeczkę już tylko taka obrączka. Aromat palony, kawowy, troszkę czekolady, ale bardzo dużo suszonych owoców. Bardzo owocowo jest. Przyjemnie. Dobrze, to przejdźmy do smaku. Bardzo zdrowie. Piwo sprawia wrażenie lżejszego niż jest. Przyjemne, odświeżające, owocowe. O, i teraz wchodzi paloność, goryczka, kawa, czekolada. Wow. Jest bardzo fajnie. Przyjemnie się to pije. Sporo owocowości, takich suszonych owoców. Troszkę takich cytrynowych akcentów też. Lekka kwaskowość. Związana z owocowością oczywiście. Fajne piwo. Naprawdę przyjemnie się je pije. Bardziej takie palony jęczmień. A ta czekolada i kawa gdzieś tam wychodzą z tego. Warto spróbowania, zdecydowanie. Odświeżające, przyjemne. Wiecie co? Dobre piwo. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No oczywiście pamiętajcie o przesłaniu tego wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Slanciwa.